Na wstępie powiem, że jestem niezwykle wdzięczny ekipie ze Skybound i Telltale Games za doprowadzenie tej opowieści do końca. The Walking Dead było pierwszą serią studia, z którą miałem styczność i byłbym niezwykle zawiedziony, gdyby prace nad ostatnią odsłoną przygód Ocalaj w apokalipsie zombie zostały nagle przerwane, a dalszy rozwój projektu stanął w miejscu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że z uwagi na zamknięcie studia ucierpiały inne uniwersa, m.in. świetne Wolf Among Us czy Tales from Borderlands, choć wcale nie jest wykluczone, iż zostaną one pewnego dnia wskrzeszone przez zupełnie nowy zespół. Niemniej to właśnie na tym najbardziej mi zależało, więc można powiedzieć, że jestem w jakimś stopniu usatysfakcjonowany. Na pewno spowodowane było to tym, że dużo wcześniej mocno zanurzyłem się w świat wykreowany przez Roberta Kirkmana. Przez dłuższy czas kompletnie nie mogłem oderwać się od oglądania oryginalnego serialu emitowanego u nas w telewizji Fox. A przynajmniej na początku, bo im dalej, tym znacznie mniej chętnie śledziłem poczynania Ricka i reszty ekipy. Spin-off w postaci Fear the Walking Dead już kompletnie sobie odpuściłem, ale jest szansa, że sięgnę do niego w przyszłości. Lecz znając mnie, raczej nieprędko to nastąpi. Dobra, dość już tego mojego marudzenia. Z tej strony Małpers, a to będzie krótki film poświęcony grze The Walking Dead The Final Season, ogrywanej przeze mnie na platformie PC. W środowisku produkcji poruszałem się przy pomocy pada. Nie jestem specjalnym fanem ogrywania takich tytułów na klawiaturze, więc w tle będziecie mogli zobaczyć znajomy dla platformy PlayStation układ klawiszy. Tak tylko uprzedzam, no nie jest to żadna magia. Jako że jest to czwarta część serii, która poniekąd zachowuje ciągłość wydarzeń, wyjątkiem był tylko epizod z operującym kataną Miszą. Znajomość poprzednich odsłon będzie tutaj niezwykle kluczowa. Znaczna część smaczków, czy chociażby spotkań z konkretnymi osobami, powiązana jest ze wcześniejszymi wydarzeniami, przez co bez odpowiedniego zaplecza wiedzy i doświadczenia będzie się można przy niej najzwyczajniej pogubić. Co prawda na początku rozgrywki mamy do obejrzenia krótki, interaktywny wstęp, prezentujący najważniejsze wybory z przeszłości. Ale i tak nie da nam to pełnej możliwości cieszenia się produkcją. Historia, której będziemy świadkami, ma miejsce ponad 3 lata po zdarzeniach z poprzedniej odsłony. Główną bohaterką ponownie zostaje ukształtowana przez brutalną rzeczywistość niemal dorosła już Clementine. Dziewczyna ma pod swoją opieką niedużego, nie do końca pojmującego otaczającego świat chłopca, z którym niemal nierozłącznie podróżuje przez rozległe tereny Stanów Zjednoczonych. Alvin Jr. jest niezwykle porywczym dzieckiem, pozbawionym szansy na normalne dzieciństwo, zmuszonym do szybkiego dostosowania się do panujących warunków. Dość powiedzieć, że jedną z jego ulubionych zabawek jest rewolwer, a sam AJ doskonale wie, jak go używać. Duet stale poszukuje miejsca do dłuższego osiedlenia się, co wcale nie jest łatwym zadaniem z uwagi na szybko kończące się zapasy i grasujące dookoła żywe trupy, zwane tutaj szwendaczami. Pewnego dnia podczas nieudanej próby szabrowania przy dworcu kolejowym zakończonej wybuchem bomby zabezpieczającej ukrytą skrytkę z jedzeniem, nasi bohaterowie zostają otoczeni i zmuszeni do odwrotu przez chmarę ścigających ich zombiaków. Pokraczna i bardzo niebezpieczna próba ratowania życia i ucieczki w zdezelowanym pojeździe szybko kończy się zderzeniem z leżącym między drzewami kamieniem. Rozpoczętym dość efektownym bączkiem, muszę przyznać. Następuje dachowanie, gaśnie światło i wszystko wydawałoby się wskazywać na to, że będzie to koniec przygód naszej nierozważnej dwójki, gdyby nie fakt, że ktoś przybył im na pomoc. Ktoś, komu wkrótce będą zawdzięczać szansę na długo wyczekiwany dom. Nieprzytomna dziewczyna przeniesiona zostaje do pokaźnego kompleksu budynków pełniącego w przeszłości rolę szkoły dla trudnej młodzieży, której jedynymi obecnymi obrońcami zostali jej dawni wychowankowie. I Rosie, pocieszne wielgachne śliniące się stworzenie. Clementine wraz z AJ-em dość szybko odnajdują się w nowym towarzystwie, będąc jednocześnie niezwykle zadowoleni z takiego obrotu sytuacji. Perspektywa porzucenia niebezpiecznego szlaku na rzecz spania w ciepłym łóżku, jedzenia starannie przygotowanych posiłków oraz możliwości porozmawiania z kimś nowym każdego napełniłaby optymizmem. Wbrew nazwie szkoły, żyjąca w niej grupa to dość pokojowa duszyczki, działające z dala od zagrożeń i kierujące się głównie zasadami zdrowego rozsądku. A przynajmniej takie sprawiają wrażenie. Fort przez nich zarządzany jest placówką praktycznie samowystarczalną, głównie ze sprawą znajdujących się dookoła terenów łowieckich oraz wypełnionej rybami rzeki. Sieć budynków posiada jeszcze całkiem nieźle wyposażoną szklarnię, w której w przeszłości odbywały się również lekcje biologii, chemii i tak dalej. Kontakt ze światem zewnętrznym został tutaj ograniczony praktycznie do zera, wszystko za sprawą przykrych incydentów mających miejsce w przeszłości. Zazwyczaj jeżeli ktokolwiek oddalał się za daleko od bezpiecznych murów szkoły, to albo już nigdy nie wracał, albo doznawał jakiegoś nieszczególnie przyjemnego urazu. Marlon, przywódca grupy w celu zapewnienia ochrony swoim podopiecznym, wyznaczył dla wszystkich specjalną bezpieczną strefę, której przekroczenie jest dozwolone tylko w sytuacjach kryzysowych. Oczywiście, jak możecie się domyślić, na taki moment nie będziemy musieli też zbyt długo czekać. Po krótkim zapoznaniu się z ekipą wysłani jesteśmy na swoją pierwszą misję, a dokładniej pomoc jednej z mniejszych grupek przy kolekcjonowaniu prowiantu. Sami wybieramy, którą ekipę wesprzemy, dzięki czemu będziemy mogli nieco lepiej poznać osoby nam towarzyszące. Osobiście nie jestem fanem obdzierania królików ze skóry, tak więc wybrałem opcję związaną z wypadem na ryby. Eskapada uwieńczona długimi rozmowami oraz kilkoma mniejszymi minigierkami zakończyła się bez większych komplikacji. Gorzej było w przypadku samych łowców.
Jak się okazało, ktoś sabotował niemal wszystkie poustawiane wśród drzew pułapki na zwierzynę, co znacząco uszczupliło zapasy mieszkańców placówki. To, co udało się zebrać do tej pory, ledwo starczyło na kolację, nie mówiąc już o dniach następnych. Nadeszła więc pora działania. Rezolutna Clementine zasugerowała znajdujący się niedaleko dworzec kolejowy, który stał się już wcześniej przyczyną rozbicia jej jedynego środka transportu. Nie wszyscy byli zadowoleni z pomysłu, głównie z uwagi na to, że obiekt znajdował się daleko poza wcześniej wspomnianą bezpieczną strefą. Ryzyko wystąpienia chorób lub śmierci z powodu braku pożywienia było jednak wystarczającym argumentem, by przekonać część osób do uczestnictwa w wypadzie. Trochę skradania, odrobina dywersji w celu odciągnięcia panoszących się po całym terenie truposzy, dotarcie do budynku z wcześniej odkrytą piwniczką na jedzenie i wszystko trafia szlak w momencie pojawienia się nieznanego osobnika. Człowieka wybitnie zainteresowanego naszymi działaniami, celującego do nas z broni palnej i planującego ukraść to, co udało nam się przed chwilą wywalczyć. Możemy odstąpić znalezione jedzenie lub walczyć o to, co nasze. Trzeba jednak pamiętać o tym, że praktycznie każdy wybór w produkcji nie pozostaje bez konsekwencji. Osoby lubujące się w tego typu grach z pewnością dokładnie wiedzą, o czym mówię. No i muszę przyznać, że pomimo faktu mocnego zacieśnienia obszaru działań naszych bohaterów, dziać się będzie naprawdę sporo. Czego jednak zdradzić za bardzo nie chcę, bo warto jest to odkryć samemu. Szczególnie kiedy każdy z czterech rozdziałów możemy rozegrać na kilka sposobów. Opowieść nie jest może jakimś majstersztykiem, ale posiada kilka momentów, które naprawdę potrafią chwycić za gardło. Szczególnie te, po których zadajemy sobie samym pytania odnośnie naszej moralności. Miałem jeden szczególny moment, w którym pozornie dobry wybór okazał się być niezwykle tragiczny w skutkach, przez co chwilę zastanawiałem się nad tym, czy nie zresetować wszystkiego w cholerę, ale o to chyba właśnie chodzi. Pewnie gdyby nie fakt skasowania studia, wyglądałoby to wszystko jeszcze lepiej, bo projektanci mieliby czas i psychiczny spokój na doszlifowanie niektórych elementów. Trzeba się jednak cieszyć, że w ogóle doprowadzili ten projekt do końca, bo plotki pojawiające się w internecie w kryzysowym momencie nie napawały optymizmem. Postaci, które napotkamy na swojej drodze, są wiarygodne, interesujące i mają swój własny charakter, przez co nie sposób jest ich ze sobą pomylić. Jedne poznamy lepiej, inne mniej, wszystko zależy od tego, jak będziemy postępować. Szczególny nacisk został położony na relacje między wychowankiem Clementine a samą dziewczyną. Wielokrotnie przyjdzie nam tłumaczyć mu motywy kierujące nami podczas naszego postępowania i objaśniać, co jest dobre, a co złe. Nie zawsze musi się jednak z nami tak łatwo zgodzić, przez to często dochodzi do sprzeczek między nierozłącznym duetem. Gameplay jest niemal identyczny do tego, co mieliśmy szansę oglądać w pozostałych fabularnych tytułach studia. Większość czasu spędzać będziemy na wybieraniu odpowiedzi w dialogach i obserwować wiążące się z nimi zachowania i wydarzenia. Staczymy brutalne pojedynki z ludźmi i pounikamy przeszkód podczas sekwencji Quick Time Event. Postrzelamy trochę z łuku, co w sumie jest nowością w serii, i powalczymy co nieco z rozkładającymi się truposzami. Ten element także uległ urozmaiceniu w postaci sekwencji chodzonych. Po zbliżeniu się do przeciwnika możemy go obezwładnić, co w głównej mierze kupi nam trochę czasu, lub bezpośrednio ugodzić go nożem. Trwa to zdecydowanie dłużej, ale skutecznie eliminuje adwersarzy. Trzeba jednak bacznie obserwować teren, gdyż jeśli któryś z wrogów zajdzie nas z brzegu albo z tyłu, możemy błyskawicznie przegrać starcie wskutek bycia zjedzonym. W każdym razie zgon bohaterki nie jest jakoś specjalnie karzący, po prostu resetuje wyzwanie, dzięki czemu nie musimy za bardzo obawiać się, iż coś nam nie pójdzie. Po mapkach także poruszamy się z kamerą lewitującą za naszymi plecami. Przyznam, że bardzo dziwnie się z tym czułem, będąc przyzwyczajonym do nieco innych standardów studia, ale można się do tego bardzo szybko przekonać. Daje to możliwość poznania lokacji z różnej perspektywy oraz szansę na poszukanie kilku znajdziek, które potem rozlokujemy w naszej prywatnej kwaterze, do której wracać będziemy niejednokrotnie. Przyjemne wrażenie zrobiła na mnie oprawa wizualna, prezentująca się o niebo lepiej niż to, co mogliśmy oglądać w poprzednich częściach cyklu. Lokacje, choć nie ma ich wiele, są bardzo szczegółowo zaprojektowane. Postaci ludzkie oraz zombie nie poruszają się już jak drewno, no w większości przypadków. Tekstury mocno stylizowane są pod komiksy, szczególnie ciekawie wypadają efekty narzucone na obiekty znajdujące się w najdalszej części kadru. Ścieżka dźwiękowa również wypada bardzo dobrze. Głosy wszystkich bohaterów są wyraźne, przygrywająca w tle muzyka buduje klimat perfekcyjnie wpisując się do sytuacji. Kilka utworów muzycznych przygrywających w poszczególnych częściach rozdziałów również wpadły mi w ucho. No głównie utwór przewodni, ale jest to chyba kwestia tego, że najczęściej się pojawiał. Jeśli ktoś grał w poprzedniej części gier z serii o żywych trupach przygotowanych przez studio Telltale, to nie powinien mieć żadnych oporów przed sięgnięciem do jej ostatniej odsłony. Nie jest może idealna, ale spełnia swoje zadanie jako domknięcie opowieści. Całość zajmuje jakieś 8 do 9 godzin w zależności od tego, czy chce nam się szukać poukrywanych przedmiotów, czy też nie. Oczywiście, jeżeli ktoś pragnie zwiedzić wszystkie miejscówki z produkcji lub poznać bliżej niektóre postaci, z którymi miał wcześniej znacznie mniejszą styczność, może do niej siąść po raz drugi. Jeśli natomiast ktoś nigdy nie był z serią zaznajomiony, to niefortunnie może się od niej odbić. Tak więc to by było wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję wszystkim oglądającym za uwagę. Zapraszam na następne materiały, które mam nadzieję będą się już teraz ukazywały cyklicznie co 2 tygodnie. No chyba, że coś mi się w życiu zmieni, ale o tym już na pewno poinformuję.
Mam nadzieję, że mój ponadmiesięczny zawias więcej się już nie powtórzy. Trzymajcie się z tej strony, Małpers. Na razie.